Szacowna jubilatka urodziła się w okolicach Białegostoku 32 lata temu. Przyjechała do Wałbrzycha, gdzie mieszka do dzisiaj w dzielnicy Biały Kamień. Pomimo sędziwego wieku, pani Stanisława cieszy się dobrą kondycją i poczuciem humoru. Jej receptą na długowieczność jest aktywność. Tu mieszkam w Wałbrzychu 32 lata, bo ta córka, co tu jej syn, to stamtąd. Bo ja tam miała jednego męża na gospodarce i jak on zmarł, to ja tu do Wałbrzycha miałam siostrzenicę. Ona mnie sprowadziła drugiego, no. I jak się pani mieszka w Wałbrzychu? Ten nie żyje i ten nie żyje. Tamten 42 lata nie żyje. Ten jech ojciec, co tu są. No z tym nie miałam, bo 70 miałam. A on 80, taka. A pies już 20 lat nie żyje. Proszę mi powiedzieć, jak się pani mieszka w Wałbrzychu? No to też mówię, że teraz sama przyjdzie opiekunka, posiedziem trochę, wtedy godzinę czy półtorej. Ale robota, gotowanie, zakupy. Żnią, to ja idę. I sama sobie ugotuję, usikuję, co mnie trzeba, to idę. Tylko siłę gubię, żeby nie mogę już tak chodzić. Tak jak kiedyś. O. Muszę się trzymać kogoś. Albo laskę mam. Tylko dzisiaj nie wzięłam tego kija. Wtedy z laską. Pani Stanisława wychowała czwórkę dzieci, posiada 11 wnucząt, 25 prawnucząt i 16 praprawnucząt. Nie wszyscy członkowie rodziny mogli oczywiście przybyć na uroczystość, ale i tak gości, kwiatów i życzeń nie brakowało. Inspiratorką tej uroczystości była Janina Stasiak, kierownik Zakładu Usług Opiekuńczych. Jest to wielka, niezwykła, że tak powiem, okazja, uroczystość. W ubiegłym roku obchodziła 101 lat. Odbywało się to w mieszkaniu u pani jubilatki. Z uwagi na to, że ma bardzo małe pomieszczenie, ma bardzo małą kuchenkę i pokoik, no, było to bardzo ciasno. Zawsze wiadomo, są osoby z władzy, są osoby z urzędów. W tym roku postanowiłam wziąć to we własne ręce i postanowiłam zorganizować to naprawdę w sposób taki, żeby miał jakąś taką oprawę ładną, elegancką.